Pan Stanisław Nugała, szef Centrum Zarządzania Kryzysowego w Raciborzu, czyli urzędnik m.in. od OSP. Dzisiaj zapraszam na tym pięknym obiekcie w LKS-ie Studzienna są zawody pożarniczo-sportowe. Zawsze się pytam pana o kondycję tych jednostek, bo to jest taki dla nich test, taki sprawdzian. Chociaż tak naprawdę ten test był chyba w czwartek czy w środę, kiedy była nawałnica. Tak, dzisiaj w Studziennej odbywają się 44. Miejskie Zawody Sportowo-Pożarnicze o Puchar Prezydenta Miasta Raciborz. Startują jednostki z miasta Raciborz, czyli cztery jednostki OSP Raciborz Cudu, Miedonia, Brzezie, Markowice oraz Zakładowa Straż Pożarna OSP Raciborz Henkel. Zawody te rozgrywane są corocznie, odbywają się co roku w innej jednostce OSP, natomiast są sprawdzianem umiejętności naszych strażaków, którzy cały rok realizują zadania w zakresie ratownictwa, ochrony przeciwpożarowej. To, co dzisiaj pokażą, to są ich po prostu wyćwiczone umiejętności i myślę, że pokażą naprawdę wysoki poziom. Tak jak pan pytał, czy jest to sprawdzian, czy oni są przygotowani, tak, strażacy nasi są w bardzo dobrej kondycji, mają sprzęt specjalistyczny, są dobrze wyposażeni. Mamy ponad 130 ratowników, strażaków ratowników, którzy mogą brać udział w działaniach ratowniczych. Mamy dużo na rybku, tak mamy, że mamy nadzieję, że po prostu, że to będzie dalej kontynuowane. A jak pracują, to mogli się przekonać mieszkańcy Raciborza, kiedy od godzin popołudniowych w środę, praktycznie do dnia dzisiejszego, cały czas usuwają skutki zdarzeń na terenie miasta. Panie Stanisławie, czy ta siatka jakby rozłożenia OSP na terenie miasta jest wystarczająca? No nie każda z dzielnic ma swoją jednostkę, na przykład w gminach, jak są sołectwa, to w zasadzie w każdym sołectwie takie OSP istnieje. Czy u nas jest wystarczająca ta siatka? My mamy cztery jednostki OSP miejskie na terenie miasta. Wszystkie jednostki wchodzą w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Myślę, że na chwilę obecną jest ta siatka wystarczająca. Dobrze, fajnie by było, gdyby powstawały następne jednostki OSP, no ale na chwilę obecną mamy te cztery, które no w pełni zabezpieczają to, co w mieście się dzieje, a w przypadku takich zdarzeń jak było w środę, czyli ta nawałnica, która no zniszczyła dzielnice Miedonia, Markowice oraz część Ostroga, no wtedy jesteśmy wspomagani przez inne jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu powiatu raciborskiego. Jeszcze pan, ostatnio co pana zapytam, tę młodzież, dużo dzisiaj młodzieży te MDP są wystawione, jeżeli się nie mylę, przez każdą ze straży. Tak, właśnie. Jeżeli chodzi o jednostki młodzieżowych drużyn pożarniczych, wszystkie jednostki OSP są reprezentowane na dzisiejszych zawodach. Pięknie, bardzo dziękuję. Zaczynamy od sztafety.